Siemanko, dzisiaj gaźnik Rometa Dyzamet 023, w sensie silnika 023. Będziemy go rozbierać i wymienimy tutaj zestaw naprawczy, bo otworzyłem go jeszcze wcześniej, bo potrzebowałem przepustnicę. Taki oto zestawik. W tym zestawie jest kilka fajnych gadżetów, chyba w zasadzie wszystko oprócz tej czapeczki. Włożyłem sobie przepustnicę wcześniej, żeby sprawdzić, czy to w ogóle chodzi. Teraz wam pokażę, co dokładnie zawierał cały zestaw. Linka jest od Simpsona, bo była tylko tutaj próba odpalenia, ale niestety coś tutaj nie chodzi jak trzeba. I zaraz wam powiem więcej, co tutaj było w tym zestawie. Oprócz tej czapeczki. O, dobra. Zestaw, który kupiłem, nie wiem, on tam z przesyłką wyszedł. Znaczy w sumie nie ja go kupiłem, tylko taki dostałem. 40, chyba 2 zł. Co tu jest? Sprężynka przepustnicy, która mi upadła standardowo. No będę sobie to kładł ten pojemnik. W miarę czysty, jest tam brudny z zewnątrz. Sprężynka, potem macie przepustnicę, iglicę, zapinkę. Tu jest ten tłoczek, który się tu naciskało. Tutaj ten tłoczek jakby ssania. Uszczelka jeszcze nie wiem czego dokładnie. Potem macie dyszę. Dyszę, śrubę regulacji składu mieszanki. I prawdopodobnie tu jest sprężynka do niej. O, proszę bardzo, taka mała. Śruby, pokrywy. O, to te śruby. Pokrywki. Uszczelka. To jest chyba tutaj ta, jak się nie miała. Śruby. Ile tu są? Trzy w sumie. Raz, dwa. Nie, dwie. No to jest ta druga. No i dwie dysze. Muszę zobaczyć, jakie tam są. No i oczywiście go położyłem sobie obok. Uszczelka pływaka. No i cały oto zestaw. No dobra. To już wyrzućmy. O nie. Wyciągnijmy te dwie dysze. Bierzemy to z dysza wolnych obrotów. O oznaczeniu nijakim. Druga dysza o oznaczeniu również nijakim. Także super. No masakra. Nagadałem się do włączonej kamery. O, ja pierdykam. Dobra, chyba powtórzę jeszcze. Skręcamy sobie dwie śruby. Ściągamy tą czapeczkę. Tylko ostrożnie, bo to może tam wam coś wyskoczyć. Tak to wygląda. Tu macie uszczelkę. Tu wyciągam sobie ten tłoczek. No nie nagram tego, albo ktoś do mnie dzwoni, albo się coś wyłącza. O, na czym ja to skończyłem? Gdzie ja ten tłoczek położyłem? O, jest tu, dobra. Dobra, jak już sobie wyciągniesz ten tłoczek. Mój jest taki lekko przytarty, ale działa. W zestawie naprawczym jest ten tłoczek, nie ma tej sprężyny. Co jeszcze mówiłem? Nie ma na pewno tego, w tym zestawie co ja kupiłem, nie ma pływaka. Ale są takie zestawy, chyba tam za 59 zł jest wszystko. Nie ma tej śruby w tym zestawie i tej sprężynki. Co żeśmy tutaj jeszcze powykręcali? O, wylałem sobie paliwo, które miałem przelać. Jak do was mówiłem. Wszystko nie tak jak trzeba. Dobra, przetarłem sobie. Co jeszcze tu zdemontowałem, a wreszcie nie widzieli. Tą śrubkę, tu jest taka podkładka. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest podkładka, albo tak jest wyrobione. Zdemontowałem sobie śrubę mieszanki. I co chciałem zrobić? A, no i chciałem to odkręcać. No to jedziemy dalej. Odkręcamy. Czy tym małym to odkręcę? Tutaj nie. A tu? A tu poszło. To już wiem, po co jest ta mniejsza uszczelka z zestawu. To jest właśnie ta. Tu jest ta większa. No i tu te trzy powinny być też dysze. Które u mnie są nie wiadomo jakie. Dobra. Śruba, podkładka. Co tu się jeszcze leje? Dobra, tam jest jakaś dysza.
Tutaj widzicie? Tu. Jeżeli mi się uda, to ją wykręcę. O, tym się nie uda, śrubokrętem. Dobra, idę po mniejszy i większy śrubokręt. No i jestem. Najpierw zdemontujemy sobie tą dużą śrubkę. O, ciężko idzie. To bym powiedział, że to powinna być chyba dysza główna. Nie wiem, co tu nazwać główną, a co wolnych obrotów. No ale dobra, nieważne. Ta ślepka i dysza, tak jak mówiłem. Jestem ciekawy, czy one się w ogóle czymś różnią. Tam to jeszcze wykręcę. O, ops. No i w zasadzie nic więcej tu nie ma. Jakie tu jest zaznaczenie? Tak jak myślałem. Żadne. Jak ja mam wiedzieć, co tutaj jest? Nie wiem. Wykręcę tą drugą dyszę. Która jak dla mnie jest, kurczę, taka sama. No i ta też nie ma znaczenia. Jedynie co, to mają wysokości. I nowe też mają wysokości. Dobra. To oczywiście myjemy sobie w benzynie. Zaraz pójdę po benzynkę. Sobie to tam wszystko umyjemy jak trzeba. Mamy sobie jakiś tam pojemniczek, nalewamy sobie benzyny ekstrakcyjnej. No i bierzemy gaśniczek, jakiś pędzelek. Jak macie sprężone powietrze, to też fajnie. To sobie wymyję pędzelkiem, a potem wydmucham pod wysokim ciśnieniem też z benzyną, żeby to było w miarę czyste wszystko. Wiecie, jak tylko jakiś wam tam groszek podpadnie, to już nie będzie paliło, bo ta dysza jest tak maciupeńka, że musicie to wszystko dobrze wydmuchać. Chcę tam kupić jakiegoś carb cleanera, to pewnie wam to wystarczy. Dobra. Nie był jakiś mega brudny, także wiecie, nie ma też co szaleć. Teraz biorę sprężone powietrze z benzyną i to wszystko wydmucham, a potem samym powietrzem wydmucham. Dobra, gaźnik jest czysty. Można wszystko składać. Dobra, teraz zaczynamy analogicznie składanie. A, filtra nie wyczyściłem. No ale dobra. Tworzymy sobie najpierw te dysze. Czyli co, tu była ta wyższa, tu była ta niższa. Gdzie jest ta wyższa? Tu jest wyższa, więc idzie tu. Dobra, bo nie mogę iść rękawiczek. Nie będę o nic czuł. Tu idzie ta malutka. Znaczy ta dłuższa. Dysza. Gaźnik to jest prosty jak.
Dobra, dysza siedzi. Teraz to mała dysza. Albo niska dysza. To jest podróba gaźnika. Kurczę, nie pamiętam dokładnie jaki miał numer ten gaźnik rometowski. Ale oczywiście podróba, no. Dobra, to mamy, to mamy. Teraz tak. Śruba stara, podkładka musi być nowa. Standardowo. Ciężko schodzi, ale leci jak będzie potrzeba, to będzie leciało jak z sikawki. To ładnie siedzi. Dobra. A tu miałem w zasadzie tym przykręcić. Dobra. Teraz to z tą podkładką małą wyciągamy. W moim przypadku to będzie czarna. Już nie będzie czerwonej sportowej. Cyk tutaj. My też przykręcamy. Dobra, mamy. Teraz tak. Nowych rzeczy wlatuje. Sprężynka z śrubą od mieszanki. Ale tu wkręcimy. Tak myślałem, że mi tu gdzieś wyfrunie. Dobra, przytrzymamy sobie. Zaciśniemy i wkręcimy. To ciężko idzie. Dlaczego by tak? Porównamy sobie teraz jedną z drugą. No teoretycznie są takie same. Więc powinna i siedzieć tak samo. Sprężyny to są dłuższe, widzę już. O, widzicie? Sprężyny dłuższe. Także widzicie, tutaj już jakaś różnica w kręceniu będzie na pewno. Gdzie mi pora chcesz wylecieć? O, teraz się ładnie wkręciła. O. No i dobra, mamy tak. Ja sobie to wykręcę na razie na pół, jeden, na półtora obrotu. Tak na razie. Dobra, co z nowych rzeczy? Z nowych rzeczy leci nowy tłok ze starą sprężynką. Tłoczek wywalamy na bok. To tak, silna średnica. O, trochę zapewne tak. Dobra, wkręcone. Oraz wkładamy tutaj. Ładnie pracuje. No co, stary pływak. Hops. Co tu jeszcze z nowych rzeczy? No w sumie nic. Pewna uszczelka leci nowa. O. Uszczelka. I w zasadzie tutaj chyba już więcej nic. Tu wyrzucimy starą uszczelkę. Wkładamy cały ten sprytny mechanizm. Tu powinno być wcięcie na ten.
odcięcie na tą pompeczkę. O, tutaj idę to odciąć. Dobra, uszczelkę mamy dociętą. Sprawdzimy, czy to działa, czy nie działa. Będzie działać. Teraz chcę trafić tym pływaczkiem. W zasadzie w tym przypadku możemy to złożyć odwrotnie. O. Czyli tak. Tu pasuje. I włożyć to tak. O, to jest kurczę jaki sposób. Tu sprężynka. O, proszę bardzo, jak nie trafiłem. Dobra. To włożę tu. Siedź tam. No i hops. I proszę bardzo. Elegancko, praktycznie zamknięte chyba. Coś tu nie działa. Dobra. Teraz działa. Teraz nowe śrubki z podkładkami. Z jednej, z drugiej strony. Mam wrażenie, że są jakieś dwie inne śrubki. Skręcamy raz, dwa, pięć. Moje stare ręce pogląda to. Jakie stare. W młodo średnim wieku. O, proszę bardzo. Siedzi. No i dobra. Jeszcze co musimy założyć starego? To śrubę od biegujowego, czyli od poziomu przepustnicy. Wkręcimy sobie ją. Będziemy patrzeć, jak ona tam będzie wystawać. Przepustniczkę włożymy. Pamiętajcie, przepustnicę wkładamy takim nacięciem i tam jest taki punkcik. O, widzicie? Nie próbujcie inaczej, tam się leciutko wejść. O, już tu musicie latać, musi tak latać w środku. Jak to tamto przepustnicę odwarto? No troszkę. Więc można by to było jeszcze wkręcić. O, taka szczelinka powinna być kurczę w zasadzie git. Ale jak będzie, to się okaże. Wiecie. Dobra, na razie nie będę zakładał linki. Nawet takiej prowizorycznej. Może zachcę mu się teraz odpalić normalnie. Iglica, zapinka, zapinam na drugi ząbek od góry lub trzeci ząbek od dołu, tak widzicie. Gdzie ta przepustnica? Wtykamy, wrzucamy, oj, siedzi sobie. Nie wiem, ile tam powinno być dokładnie. Który ząbek. Dobra, zakładamy to. No i przekręcamy tak naprawdę kapturek. Taki fajny, kurde, niebieszczański. No i co? W zasadzie gaźnik mamy gotowy do założenia. A, jeszcze filterek, dobra. Jeszcze filterek, zaraz go idę wyczyścić, przeczyścić. I zakładamy. No, piaseczek wyleciał troszeczkę z filterka. Nawet czuję między palcami piaseczek. Więc filterek już jest czyściutki. I tak, był czysty, ale wiecie. Jak już czyszczę, no to czyszczę wszystko. Czy jest czyste, czy jest brudne, to trzeba smyrnąć. To trzeba smyrnąć. To mi nic nie kosztuje. Dobra, tulejka mi teraz wypadła, także wkładam ją z powrotem. Niech sobie siedzi. I co? I nakrętka.
też stara. O, cyk. Będziesz trochę ubrać tego gaśnika. I teraz sobie zakładamy. Cykens, pykens. Przykręcamy. Która to jest godzina, że już biją. Pewnie 12. Nie no, jest jakieś późne popołudnie, w pół do 6. Wieczorem. Popołudniu. No i co? No i tyle. Wrzucamy. Znaczy tak. Ten film teoretycznie powinien się nazwać czyszczenie, regulacja, montaż i odpalenie. Z tą regulacją to tu prawie nie ma co regulować, oprócz tej jednej śrubki i tej. Nie wiem, tutaj pływak żyje własnym życiem, także wiecie. Taki prawie gaśnik bezobsługowy, można powiedzieć. Ale dobra, koniec tego gadania. Ale zanim jeszcze, jeżeli film wam się podoba, tu wlatuje subskrypcja. Także zapraszam. Obok malutki dzwoneczek. No i oczywiście polekujcie kanał, bo dla mnie to bardzo dużo, a dla was, wiecie, nic was to nie kosztuje, a im was więcej, tym lepiej, bo przyszłościowo więcej różnych gadżetów będzie dla was. A teraz bierzemy się za montaż gaśnika.